Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu przypomnieć o przedmiotach, które w zasadzie... Tak jak sobie popatrzę w przeszłość, prawie były w każdym domu. Jak pan by tutaj tak uprzejmie kamerą troszeczkę przejechał, proszę zobaczyć szklane ryby. Yy, w zasadzie przedmiot, który w większości w mieszkaniach stał na telewizorze, bardzo ładnie wyglądał. No, jak weźmiemy taką najmniejszą rybkę, to proszę zobaczyć, ile tu jest pracy, no, są i, i skrzela, są, i wachlarze, jest i tutaj i ogon, i, i kolory ładne, ale muszę powiedzieć, że to wcale tak łatwo nie powstaje. Proszę sobie wyobrazić, że taki hutnik który w hucie nabiera szklaną masę, to ma tak zwany piszczel. To co trzymam w ręce, to jest tak zwany piszczel i tutaj nabiera tą końcówką materiału z pieca tyle ile oczywiście potrzeba na daną rybę i dmucha tutaj w ten piszczel, oczywiście obracając go cały czas, żeby ta temperatura tutaj ładnie się rozchodziła. I po wykonaniu tej takiej podstawowej bańki ten piszczel powiedzmy jest cały czas przyczepiony tutaj do że tak powiem ust tej ryby i przy pomocy Własnych rąk i przy pomocy pomocnika przyczepia się tutaj te dodatkowe elementy. Tutaj akurat pokazuję tą najmniejszą rybę, ponieważ nie ukrywam, że no, nią jest łatwo manewrować, łatwo jest ją pokazać, no i też jest niespotykana, bo jest naprawdę najmniejsza. Jak patrzą Państwo tutaj na te kolejne ryby, to proszę zwrócić uwagę, że oczywiście różnią się one i masą szklaną, i tymi sposobami wykończenia, ale w zasadzie jak to ryba, no ma oczy, tak. Tak jak wspomniałem, tutaj ma te płetwy, ma ten ogon i w zależności od masy szkła różne są te wykończenia. Ja tu je mam ułożone na coraz większe. Tutaj proszę zobaczyć, niektóre na przykład mają tutaj ten dziób, jak się Oderwie ten, ten piszczel, to trzeba jakoś obrobić tutaj tę końcówkę. I niektóre są takie zatopione, a niektóre tu, ta na przykład ma tak ładnie wyszlifowany jako otwór, nawet by mogła służyć jako naczynie czy jakiś pojemnik. Ale to już jest taka trzecia większa ryba. No tutaj jest taka o z takim skromniejszym tutaj ogonem. Nie ma, nie ma tych bocznych takich wachlarzy, ale też ma bardzo ładnie tak zakończony ten element charakterystycznie na okrągło, właśnie tak jak wygląda ten piszczel. No, kolejna już jest taka troszeczkę większa, bardziej rozbudowana i tutaj właśnie ma zatopioną tą końcówkę, czyli przy, powiedzmy, po oderwaniu piszczela ten element został jeszcze zatopiony, ale proszę też zwracać uwagę, że to szkło nie jest jednorodne. Ono posiada takie ciekawe przebarwienia. No, tu takie, tu taka ryba, powiedzmy, bym powiedział, bardziej wydłużona, taka przypominająca drapieżną rybę i tutaj też proszę zwrócić uwagę, ta końcówka jest zarobiona. No, kolejna, bajecznie kolorowa, z ładnymi tutaj takimi białymi oczkami, też tym z tymi ustami takimi powiedzmy bardzo ładnie zrobionymi no kolejna ciekawa szklana ryba no ta jest już taka zbliżona do tej powiedzmy poprzedniej ale też w inny sposób zrobiona no i widać wyraźnie różnicę jeżeli chodzi o masę szkła różnie jest ta różnie są te kolory rozprowadzone i to powiedzmy sobie szczerze nie ma dwóch identycznych ryb one mogą być bardzo do siebie podobne ale Muchając to szkło, rozchodzące się tutaj te barwy tych tlenków metali, które znajdują się w masie szklanej powodują, że ten układ tych plam jest wszędzie inny. No i nie ukrywam największa ryba, jaka znajduje się w moich zbiorach. No to już jest naprawdę gigant ryba, to już jest potwór w zasadzie, no patrząc na te wykończenie, ta jest tutaj najbardziej artystycznie wykończona, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że ona jest chromkiem srebra tutaj w środku wyłożona i przypomina bombki, no i też jest bardzo duża. Proszę sobie wyobrazić, że hutnik musi na końcu tego swojego piszczela, którego trzyma, trzyma tylko w dwóch rękach, musi utrzymać tego typu dużą masę szkła i oczywiście, no nie wie co mu na końcu wyjdzie, ale ta muszę przyznać jest najbardziej urokliwa. Jak sobie przypomnę stare duże telewizory, rubiny takie radzieckie, tak jak taka ryba stała na telewizorze, to naprawdę stanowiło to wspaniałą kompozycję. No Opowiadam dzisiaj o szklanych rybach, ale no nie tylko są ryby, mam w swoich zbiorach, mam na przykład, no trudno mi jest powiedzieć, czy to jest tur, czy to jest żubr, ale też jest taki wspaniały stwór zrobiony tą samą metodą przez szklarzy. Myślę, że on był robiony, że tak powiem, nie od przodu jak ryby, tylko raczej od części tylnej i na końcu w to miejsce tego, gdzie był piszczel, przylepiono mu ten ogon, ale też trzeba przyznać, że się wspaniale prezentuje. I jeżeli chodzi o te kolorowe szkła, to bardzo charakterystyczne są na przykład. Tutaj jest taki kogutek. No też trzeba się było napracować, i z tego szkła, z tego jakby powiedzieć modelu i pomysłu, były wazony, były paterki, były takie koszyczki, ale ten program miał być o zwierzętach, no więc. Skończyłem, że tak powiem, o szklanych rybach, a chciałem też powiedzieć, że można mieć też inne szklane zwierzęta i akurat te dwa, które tutaj na końcu pokazałem, są tymi reprezentantami. Także zwróćmy uwagę, czy gdzieś tam na Pawlaczu, czy gdzieś tam głęboko schowany, gdzieś nie jest taka szklana ryba, i może reaktywujmy ją, może ustawmy ją na e, szafce w pokoju, bo raz jest to wspaniały świadek przeszłości, a poza tym jest to rzecz niepowtarzalna. E, dzisiaj można w różnych... W takich sklepach modowych, gdzie prezentuje się wyposażenie wnętrz, podobne elementy kupić, ale na pewno nie mają takiego charakteru, takiego klimatu, jakie reprezentują te szklane ryby. Dziękuję.